Dobry, moja ty zaspana małpeczko. Dzień dobry, kochani. Witamy was serdecznie w kolejnym, jakże ważnym dla nas filmie. Dzisiaj kupujemy kolejną nieruchomość. To jest po prostu jakieś tempo zatrważające. My na początku tego roku powiedzieliśmy sobie, że to będzie nasz rok 2023. Bierzemy wszystko na klatę, bierzemy wszystko w garść. I tak jak sobie postanowiliśmy, tak to wszystko się spełnia. Ja troszeczkę nie mogę w to uwierzyć. Właśnie zwiększam limity transakcji w banku. Zaraz Przemysław mi pewnie w tym pomoże, żeby później nie było problemu. Ale chcę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę. Nie możemy się doczekać. To jest no, absolutnie niespontaniczny zakup, ponieważ to trwa już od jakiegoś czasu. Opowiemy wam dokładnie, dlaczego jest to rozbite tak w czasie. Ale o tym na pewno później. Ja się serdecznie z wami witam. Z drugiej strony oczywiście jest Przemysław, który za niej mówił i zaraz powie, że pewnie nie dałem mu dojść do głosu i właśnie no bo ma w tym rację. Nie dałeś mi dojść do głosu. Powiedz mi, wyspałeś się? Wyspałem się. Oczy mam troszeczkę jeszcze na zapałki, ale cieszę się niesamowicie i mimo, że może tego nie widać, ekscytacja moja sięga zenitu. Tak jak Patrycjusz wspomniał, dzisiaj mamy kolejny zwariowany dzień. Ja nie wiem, czemu to zawsze jest, ale albo się nic nie dzieje, kompletnie jest po prostu wieje nudą, a jak się zaczyna dziać, to wszystko naraz. Ja nie pamiętam, kiedy u nas się nic nie działo. Nie wczoraj pamiętam takiego dnia i tygodnia. Wczoraj się działo, bo po prostu byłem przerażony i siedziałem pod kocem jak chomiczek. Tak, dokładnie. Zaraz wybieram się właśnie do notariusza i idziemy podpisać akt notarialny na zakup kolejnej nieruchomości. Następnie dostaliśmy informację, że pewne rzeczy, które właśnie tworzymy, przyszły kolejne zestawy, ale na to już dzisiaj nie będziemy mieli niestety czasu, więc zrobimy to po naszym powrocie, bo słuchajcie, kochani, dzisiaj jeszcze wyjeżdżamy do Trójmiasta. Widzimy się z naszymi architektkami z powodu zbliżających się projektów wykończenia wnętrz naszego domu. Także jak sobie postanowiliśmy, że ma być to spokojnie, wszystko przemyślane z głową, tak po prostu idzie to w takim dynamicznym tempie, że sam nie nadążam. Więc dzisiaj mamy spotkanie w Gdańsku. Zobaczymy, jak długo ono potrwa, czy wyrobimy się dzisiaj, czy jeszcze przełożymy część na jutro. No, myślę, że na pewno przełożymy część na jutro. Zostajemy na noc w Gdańsku. W czwartek mamy śniadanie. Później mamy jeszcze jeżdżenie tam z dziewczynami po sklepach, żeby pooglądać różne materiały. Później wyjeżdżamy w fajne bardzo miejsce, które zawsze w sierpniu w Polsce odwiedzamy. Będziemy świętowali naszą 7. rocznicę związku. Ile to miesięcy, nie wiem, ale wiem, że to jest najpiękniejsze 7 lat mojego życia. Także kochani, bądźcie koniecznie z nami, bo naprawdę się teraz będzie jakoś... Tak dynamicznie... sobie tam prezencik na 7. rocznicę stworzymy. Właśnie u notariusza dzisiaj. O, zaczyna się. Zaczyna się, kochani, dosłownie 5 miesięcy temu siedzieliśmy w tym samym miejscu, w tym samym kadrze. Jesteśmy już pod budynkiem naszego notariusza, w którym będziemy podpisywali dokument. Chcę wam powiedzieć, że jeździ mi w żołądku, boli mnie żołądek, jestem zestresowany jak zawsze przy takich bardzo ważnych momentach. To jest za każdym razem takie, no, mimo wszystko nowe przeżycie, mimo że to nie jest w sumie pierwsza nieruchomość, którą kupujemy. To samo mieliśmy przy mieszkaniu, przy pierwszej działce, teraz kolejny raz widzimy się u notariusza i znowu jest tak... Ja nie wiem. Ja bardziej tutaj w głowie mojej cały czas się układa to, jak wszyscy mnie wyśmiewali z tego, czym się zajmuję. Jak mówili, że pajacuję zakładając bloga, że później zaczynając nagrywać na Instastory na Instagramie, później YouTube to już w ogóle była kwintesencja żenady dla niektórych nawet naprawdę bardzo bliskich mi znajomych. Teraz patrząc z perspektywy na to, w jakim miejscu my jesteśmy, w jakim miejscu są ci wszyscy ludzie, to jak wyjeżdżają na wakacje, poświęcają swój prywatny czas, robiąc sobie zdjęcia, kręcąc, chwaląc się i tak dalej. Nie jest to absolutnie element ich pracy, to jest chęć po prostu pochwalenia się, pokazania i oczywiście ja tego absolutnie nie chcę negować i nie chcę krytykować. Pamiętam, jak te osoby śmiały się ze mnie i mówiły, że nic w życiu nie osiągnę, że to jest takie płytkie, próżne i tak dalej. To jest moja praca, nagrywanie i kontakt z wami jest to coś, na co ja sobie latami zapracowałem i właśnie dlatego zawsze takie rzeczy przeżywam, denerwuję się i na maksa stresuję. Głos mi się łamie jak zwykle, ale to po prostu pokazuje, jak taką wytrwałością, zawziętością i
takim celem, jaki ja zawsze sobie wizualizowałem w głowie, i można by powiedzieć, że wystarczy sobie pomyśleć o tym. Bardzo dużo osób teraz jest takich mówców motywacyjnych, że to wszystko do nas przychodzi. Guzik, prawda, to tak naprawdę trzeba zakasać rękawy, trzeba pokazać, że na tym nam zależy, konsekwencja, taki upór i taka systematyczność doprowadziła nas do tego, w jakim miejscu w naszym życiu się znajdujemy. Ty miałeś to wypracowane od dziecka, ja musiałem się tego wszystkiego nauczyć. Ja zawsze wiedziałem, w jakim miejscu, w jakim momencie chciałbym i widzę siebie w swoim życiu. Coś pięknego, powiem wam, to, że my tutaj siedzimy, to, że tak wydaje się za pstryknięciem palca, możemy sobie kupić działkę, możemy sobie wybudować dom, to absolutnie tak nie jest. My naprawdę musieliśmy bardzo tą ścieżkę sobie wypracować. Pięknie to powiedziałeś, chciałem ci przerywać, bo też w sumie chciałem dodać kilka rzeczy od siebie. Po pierwsze, sporo nawet z takich naszych bliskich znajomych mówi, że bo wam to wszystko przychodzi z łatwością, albo nawet ostatnio mieliśmy zarzut, że nie potrafimy gospodarować swoim własnym czasem, dlatego jesteśmy tak zabiegani, co jest poniekąd tak naprawdę przykre, że osoby z naszego najbliższego otoczenia nie są w stanie zauważyć tego, ile my pracy poświęcamy. Ale cały czas takie zarzuty w naszym kierunku się pojawiają. Chodzi o to, że naprawdę my sobie na to wszystko bardzo ciężko zapracowaliśmy. Ja jestem z ciebie dumny, że twoją pracę zamieniłeś w hobby, no bo nagrywanie jest czymś, co sprawia ci dużą przyjemność i jak nie nagrywasz 2-3 dni, to zaraz Patryk chodzi i mówi: chciałbym nagrać film, brakuje mi tego, chodźmy coś fajnego zróbmy, żebym tak się, wiecie, na nowo znowu pobudził do tego, żeby nagrać. Więc jak mamy taką chwilę stagnacji, to zaraz Patryku już tak coś mu brakuje, no bo stało się to nieodłączną częścią naszego życia i sprawia nam to niezwykłą przyjemność, mimo że to jest to trudna pierwsze, praca. Tak, ale muszę ci też tutaj przerwać. Jeżeli ja czuję taką energię, takie wsparcie od naszych widzów, no nie dam rady dzisiaj tego nagrywać na spokojnie. Zobaczcie, jaki dzisiaj jest emocjonujący dzień, z tego względu, że naprawdę to jest kolejny taki bardzo duży, ważny krok w naszym życiu. Mówiliśmy na ten temat w zasadzie już od jakiegoś czasu, bo ten plan, no mieliśmy od samego początku. Jak tylko zakupiliśmy pierwszą działkę, to wiedzieliśmy, że będziemy chcieli zaraz kupić drugą obok. Więc kochani, kolejną nieruchomością, którą kupujemy, jest działka. Działka, która znajduje się zaraz obok działki, którą kupiliśmy na początku tego roku. Troszkę to musiało potrwać z tego względu, że właściciel tych nieruchomości wykupił tę ziemię w latach X, stworzył sobie taką prywatną enklawę. Cała chyba wieś należy do niego. I on sobie robi castingi na osoby, które będą tam mieszkały, które będą mogły się tam pobudować. I on powiedział, że na spokojnie, panowie, poznajmy się lepiej, zobaczymy, jakimi jesteście ludźmi i dopiero później będziemy mogli porozmawiać o dalszych działaniach, o kupieniu właśnie tej drugiej działki. Więc przeszliśmy całkiem sporą drogę. Po pierwsze, przy zakupie pierwszej działki, bo trzeba było zbudować tą relację, naprawdę zabiegać też o pana, który... O względy tak naprawdę, to jest naprawdę uroczy, bardzo taki poukładany, starszy pan, no nie bójmy się tego określenia tutaj, żeby padło, jest naprawdę inteligentny, jest osobą, która bardzo dużo w swoim życiu przeszła, który ma bardzo fajne też podejście do ludzi, do pieniędzy, do takiego życia. I bardzo fajne też doświadczenie, z którym zaczął się dzielić z nami. To jest w ogóle mega cudowne, że udało nam się nawiązać taką fajną właśnie relację. Relacje, dzięki czemu my sobie możemy pozwolić właśnie zakup drugiej działki, a z drugiej strony to właśnie ten właściciel pomaga nam też przy ogarnianiu tego wszystkiego, co się dzieje, więc to jest naprawdę niesamowite, ale nie przedłużamy już tego naszego tutaj monologu, który uskuteczniamy w samochodzie, wychodzimy, ruszamy, mamy tutaj dosłownie 5 metrów kancelarię, także... No ja już naprawdę nie mogę się doczekać i bardzo bym chciał, żeby jakoś tak pozytywnie się nastroić i tak dalej. Ja chcę wam powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy bardzo, ale to bardzo z siebie dumni. Tylko od 2 dni powiem wam w ogóle jeszcze taką jedną rzecz. Nagraliśmy przedwczoraj wieczorem vloga, który nie pojawi się na naszym kanale. Potrzebowaliśmy wyrzucić z siebie pewne rzeczy i tak dalej. On by był bardzo negatywny. Z jednej strony byłby potrzebny, myślę, żeby go opublikować, ale stwierdziliśmy,
stwierdziliśmy, że nie będziemy dawali niektórym osobom takiej pożywki, bo naprawdę nas to bolało, dotykało i nie dawało nam się w pełni cieszyć. Zresztą widzicie, jak to wygląda dzisiaj, ale od teraz zamykamy ten temat. Najważniejsze jest to, co my wiemy, w jakim miejscu jesteśmy swojego życia. To, jak nasi bliscy, nasza rodzina nas wspiera, to jest najważniejsze. No i wy, kochani, dziękujemy wam raz jeszcze za to, że jesteście tutaj z nami. Bez was naprawdę nie byłoby tak kolorowo, nie byłoby tak fantastycznie i z całego serducha dziękujemy wam za całe wsparcie. Kochani, mamy to, zrobiliśmy to po raz kolejny. Mamy akt notarialny, mamy już kolejną naszą działkę oficjalnie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Cieszymy się też również z tego, że od tak dobrych i tak cudownych ludzi to kupujemy. Poznaliśmy dzisiaj też wnuczkę pana, od którego tę działkę kupiliśmy. Zarówno jedną, jak i drugą jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni i bardzo szczęśliwi. No to w takim razie jeszcze raz gratulacje. Gratulacje, Przemysław! Cieszymy się naprawdę niesamowicie. To będzie po prostu coś pięknego i miło jest tak posłuchać od obcych ludzi, że są pod wrażeniem, że nas oglądają, że cieszą się sami tak naprawdę z tego, że taki piękny dom powstanie na naszej już ziemi. O Jezu, cudowne uczucie. Naprawdę to są chyba najlepiej, najbardziej takie wynagradzające chwile, cały ten trud w życiu. Momenty, chwile... Bardzo, ale to bardzo się cieszymy. Już troszeczkę inaczej, ale prawda, niż za pierwszym razem. Tak, bo to jest też takie uwieńczenie, tak się nazywa? Zwieńczenie. Zwieńczenie tego, na co tak naprawdę bardzo długo też pracowaliśmy latami. Jak wiecie doskonale, mieliśmy wiele pomysłów na siebie i z zakupem mieszkania, a później co chcieliśmy kupić dom już, który był gotowy i w końcu trafiliśmy na ten pomysł, albo dorośliśmy też tak naprawdę. Znaleźliśmy po prostu nasze miejsce na ziemi i to jest właśnie to, czego szukaliśmy, to jest to, czego potrzebowaliśmy, dlatego nie wyszło nam z jednym domem, nie wyszło nam z wyprowadzką za granicę. Życie po prostu układa i pisze scenariusz nam taki, jaki ma być i to jest po prostu przeznaczenie. To nie jest nic innego jak przeznaczenie. Pamiętasz, jak ci opowiadał, w sensie jak cię wspieram, jak miałeś tą żałobę po tym pierwszym domu, który mieliśmy kupić, a jednak wszystko się składało na to, żeby go nie kupić i przychodziłeś tam taką dwutygodniową żałobę. Patryk naprawdę był smutny, załamany, przygnębiony. Ja mówię, zobaczysz, że coś w życiu czeka nas lepszego, dlatego to się wszystko składa na to, żeby tej nieruchomości nie kupić. Ja nawet w najlepszych snach, w jakichś tam moich marzeniach nie pomyślałbym, że będziemy mieszkali w takim miejscu, że będziemy mieli tyle ziemi, że będziemy po prostu chłopami ziemskimi. Ja naprawdę gadam teraz głupoty, ale jestem tak szczęśliwy i tak zadowolony, że to jest koniec, ale dobrze, nie opowiadamy w koło o tym samym. My teraz ruszamy do Trójmiasta, dzwonimy do dziewczyn, do naszych architektek, że jedziemy. A z tych wszystkich emocji zapomnieliśmy, że... Nie zjedliśmy śniadania w ogóle! Więc zjeżdżamy teraz, żeby coś szybko przekąsić, bo naprawdę termin nas goni. Na 16 musimy być w Trójmieście. Mamy co prawda 4 godziny, ale wiecie jak to jest. Zawsze się trafia jakaś lamazara na drodze, która zakorkuje całość, więc mam tak, nadzieję, a jeszcze że... teraz te tiry nie mogą wyprzedzać i bardzo dobrze, no to jedzie ktoś 80 na godzinę pasem szybkiego ruchu. Kochani, my świętujemy dzisiaj w KFC. Jak tutaj się w ogóle jedzie? Ja nie jadam takich rzeczy, ale stripsy takie na ostro, które wypalają w żołądek i wnętrzności, no po strawieniu. Uwielbiam. Czekaj. Bardzo rzadko, prawda? Bardzo rzadko takie rzeczy jemy, ale... Tu w prawo... Czekaj, tu, jeszcze dalej. Tu jest wjazd, tutaj w prawo. Tak. Ale stripsy z KFC to jest po prostu życie. Dzień dobry. Kurwa, to nie tu. To nie tu. Halo? Dzień dobry. To restauracja KFC, czy mogę przyjąć zamówienie? Tak, poprosimy stripsy. W jakich ilościach można je kupić? To poprosimy 8. Barbecue. Barbecue. Czy herbatka jakaś jest? Na ciepło. Zimowa ona, jeszcze taka normalna. To poproszę Earl Grey z cytryną i dużą ilością cukru. Czy ty coś do picia chcesz? Nie, 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 dziękuję, mam wodę. To wszystko, bardzo dziękuję. Zimowa w herbatka przy 36 stopniach, tylko ja tak potrafię. No, słuchaj, nikogo... Ale jakaś tam piszczy samochód. Nie, nie, to opony od nagrzanego asfaltu. To dalej jeszcze, musisz mi dać czymś zapłacić. No, a, przepraszam bardzo. Płatność telefonem. Daj mi proszę swój telefon.
Nie wiem w sumie, czy to był dobry pomysł, że tą herbatkę zamówiłem, bo ja spłonę przecież. Jeszcze oczywiście, jak jedziemy w tą stronę i prowadzę, to musi świecić na mnie słońce. Słońce świeci na ciebie niezależnie, gdzie jechaliśmy w góry, mówiłem, że jak będziemy jechali nad morze, będzie świeciło na mnie słońce. Dziękuję bardzo, to był zły pomysł. Nie trzeba, dziękuję, miłego dnia, do widzenia. Wybaczcie za kadr, ale muszę to po prostu uwiecznić. Ja nie wiem, co mnie podkusiło i dlaczego ja tak chyba z przyzwyczajenia, prawda, że zawsze herbatkę sobie zamawiam. Ja chcę się zapytać, czy jeszcze mogę złożyć reklamację? Nie, żadnych absolutnie reklamacji złożyć nie możesz. Przy 40 prawie stopniach, zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, 36 stopni Celsjusza, a ja zamówiłem sobie najbardziej pikantne stripsy oraz prawie zimową herbatkę. Dojechaliśmy do hotelu, zatrzymaliśmy się bezpośrednio przy ulicy Chmielnej, więc mamy tutaj widok na Motławę oraz zaraz tutaj mamy Stare Miasto, na które może uda nam się przespacerować, w zależności od tego, ile czasu zajmie nam dzisiaj spotkanie. Tutaj zobaczcie, moja piękna niebiańska. Jestem ja, ale tutaj jest dobre światło, pewnie też jest niezłe echo, ale jakie brudne te okna. To już o tym może nie wspominajmy. Odwróć kamerę proszę i pokaż, jak tutaj jest, bo naprawdę całkiem fajny pokój. Proszę bardzo, tutaj mamy Patrycjuszka, szoruje sobie łapki. Tu mamy dużą wannę z wielkim oknem, więc sąsiedzi mogą nas podglądać, jak będziemy brać kąpiel. Tutaj mamy sypialnię, to jest taki pokój narożno skośny. Bardzo fajny, bardzo przyjemny pokoik, nie za duży, ale bardzo widny. Tutaj też mamy oczywiście okno. Nie wiem, czy się będzie otwierało, może otworzymy okienko. Tylko można leciutko. Zobaczcie, kochani, tutaj mamy... Dobrze, no to my akurat się zameldowaliśmy, dobrze, więc już do was schodzimy. Umyliśmy tylko ręce i za dosłownie minutę będziemy. Co już, dziewczyny? Do zobaczenia, hej! Już są dziewczyny, kochani, to się w końcu dzieje, to się w końcu zaczyna. Od dzisiaj zaczynamy projektowanie, aranżowanie naszych wnętrz, naszego nowego, naszego pięknego, naszego wyjątkowego domu. Ja się tak cieszę, naprawdę czekaliśmy na to bardzo długo, tyle lat, tyle ciężkiej pracy. No i dzisiaj w końcu będziemy pokazywali dziewczynom wszystkie inspiracje, wszystkie rzeczy, styl, w jakim chcemy ten nasz dom wykończyć, ponieważ bardzo ciężko było znaleźć kogokolwiek, kto w takim stylu domy w Polsce robi. Nie robi tak nikt, więc robimy to my. Cały dzień pełen wrażeń, jak się czujesz? Czuję się fantastycznie, jestem tak bardzo zadowolony, że tutaj przyjechaliśmy i że zdecydowaliśmy się właśnie na te nasze ukochane dziewczyny architektki z Trójmiasta. To był strzał w dziesiątkę, ja wiem już to teraz. One po prostu wchodzą nam do głowy, wiedzą, czego my oczekujemy, wiedzą, czego chcemy. Siedzimy sobie teraz tutaj, mam nadzieję, że będzie mnie w ogóle słychać, ale jestem tak zmęczony, że nie wyobrażacie sobie. Ten upał, emocje, tyle rozmów, planowania każdego pomieszczenia naszego domu, to będzie coś wspaniałego. Tak, ale spędziliśmy naprawdę bardzo produktywne 4 godziny, zbierając takie nasze pomysły, jak byśmy chcieli, żeby te nasze wnętrza wyglądały. My tak, i tak byliśmy już tak przygotowani. Dziewczyny powiedziały, że mieliśmy tyle inspiracji, tyle różnych zdjęć i tyle pomysłów w głowie, że powiedziały, że takich klientów życzyłyby sobie zawsze. No ale one też, mówię, powtarzam się już, one znają nas bardzo i wiedzą, czego my oczekujemy od wnętrz. Także spędziliśmy naprawdę bardzo produktywne 4 godziny. Teraz przyszliśmy sobie na... I jesteśmy w ogóle w Gdańsku już, jakby ktoś pytał. Nastąpiła teleportacja, bo mówiliśmy o tym, że jedziemy chyba pokazywaliśmy w ogóle apartament wcześniej, ja nie wiem, ale naprawdę to był taki bardzo intensywny dzień, bo tak, najpierw notariusz, później 4 godziny drogi, 4 godziny spotkania. No z tymi 4 godzinami to bym nie przesadzał. No 4 godzinki, no jak to? No.